Tak naprawdę ta historia zaczęła się kilka lat temu. Nie byłem świadkiem tego wydarzenia. I nigdy bym nie uwierzył, że tak bardzo wpłynie na moje życie. Szydli niekarmione, szefie, tak jak pan kazał. Żadnego nie widać. Może się gdzieś przyczaiły. Hej! Kici, kici, taś, taś! Do lwa, kurwa, do lwa. Otwórz bagażnik. Stefan? Stefan? Słyszałem twój głos. Stefan, co się dzieje? Zapraszam cię na kolację. Ale ja nie jestem głodny. Nie ty będziesz jadł. Ciebie będą jedli. O, wychodzą! Co to, jakieś żarty? Stefan, no, przecież ty i ja tyle lat razem na scenie. Wszystko się kiedyś kończy, przyjacielu. No co ty, Stefan? No, pamiętasz Adria Metropol Ritmo? Jak pięknie grałeś tę solówkę na grzebieniu. Przestań. Przestań, bo się spawiuję. Nienawidziłem tego grzebienia tak, jak nienawidzę ciebie. Mariano Italiano. Jak ja mogłem brać udział w tym gównie? Stefan, no co ty, Stefan? Jezus Maria, Stefan! Stefan! Kamikadze raz. Kamikadze dla pani. To jest rok mojej pracy. Jesteś księgowym? To komiks. Tajemnica człowieka bez twarzy. Wiesz, co mi powiedział dzisiaj wydawca? Zapytał, dlaczego główny bohater nie ma twarzy. Przecież główny bohater musi mieć twarz po to, żebym go mógł zapamiętać, rozpoznać. No to mu tłumaczę, że na tym polega cały pomysł, najgłębsza istota tej historii. Twarz, której nie ma, intryguje, budzi lęk, rodzi domysły. Ogarniasz? Lepiej bez twarzy niż bez kasy. Ten łoś kazał mi podorysowywać wszędzie twarz. Pierdolni mu twarz jakiegoś gościa z TV. Chłopcia Urbańskiego albo Kamela. Fajna laska. Podobna do Britney Spears. Kogo? Z choinki się urwałeś? Nie wiesz, kto to jest Britney Spears? Rysowałem komiks, nie jestem na bieżąco. Niezła załamka, koleś. Niech pani natychmiast wraca na scenę. Ja nie mogę pracować w takich warunkach. To nie moja wina, że elektryka ciągle siada. To może moja. I to, że nie ma tutaj dobrego nagłośnienia, że w garderobie są szczury i chórzystka ma zapalenie migdałków. Dokąd pani idzie? Do domu. Dokąd? Do dużego pokoju. Świnio. Kotku? Co tak szybko? Mogę wolniej. Cicho. Stało się coś? Nie. Skądże? Możesz przestać, kiedy rozmawiam ze swoim chłopakiem? Ty? Brylant, jak mogłeś mi to zrobić? I to jeszcze z tą chórzystką bez głosu i talentu. Nie jestem chórzystką, tylko piosenkarką. Już wiem, od czego masz zapalenie migdałków. Ona tylko przyszła po mikrofon.
To koniec naszej znajomości, brylant. Poczekaj, porozmawiajmy. No chyba nie wyniesie się tak po prostu, bez słowa. Jasne, że nie, bo to ja tu mieszkam. A kto ci teraz będzie kręcił teledyski? Młody kojot, który podczas swojej nocnej wyprawy dał się złapać w sidła, długo nie rozumie tego, co się stało. Zazwyczaj dopiero nad ranem uświadamia sobie swoje tragiczne położenie. Wtedy bardzo często w akcie ostatecznej desperacji młody kojot woli odgryźć sobie uwięzioną łapę, niż dać się schwytać wąsatemu Meksykaninowi. Więcej z wami nie piję. Przecież dopiero zacząłeś po roku ślęczenia przy desce. Co, możesz jeszcze sobie zrobić listę postanowień na nowej drodze życia? Podpiszesz i podwiesisz nad łóżkiem. Jakie postanowienie? No wiesz! Nie będę używał brzydkich wyrazów. Zacznę zbierać nakrętki od Pepsi, żeby wyjechać na odlotowe wakacje. Najchętniej to bym wysłał ciebie z Siwym, żeby mieć święty spokój. No dobra, dobra, Kubuś, nie obrażaj się. Dobrze, że wróciłeś, bo ustawiłem się na weekend z tą laską, co pożyczali. No ktoś mnie musi w robocie zastąpić. Ja? Tak, to jest taki bankiecik pod miastem. Niezłe napiwki, mówiłeś, że cię podstoisz z kasą. Ja nie mam zdolności kelnerskiej. No co ty zwariowałeś? Przecież to jest żadna filozofia. No co? Wchodzisz z pełną tacą, stajesz, buractwo zgarnia kieliszki, wracasz do kuchni, wychodzisz z pełną tacą, buractwo... Nie, ja się muszę najpierw wyspać. No dobra, tylko pamiętaj. Ty, Siwy. A wyobraź sobie, że one potem robią to samo w łóżku. Co jest? To ja. Mam sprawę do dzikiego. Właśnie. Szefie, przepraszam, że przeszkadzam, ale czytał pan już Super Dzień? Oczywiście. A to przepraszam. Zaraz, mały. A czy ty mnie kiedyś widziałeś, żebym ja coś czytał? No nie. No. Co nie znaczy, że nie wiem czytać, nie, Krzysiu? Wiele lat temu przeczytałem dwie książki, które wpłynęły na moje życie i tak się skończyła moja przygoda z literaturą. Myślę, że to pana zainteresuje, szefie. Fajna dupa. Znajoma? Nie chodzi o nią. Brylant i ta piosenkarka zerwali zaręczyny. Ajajajajaj. A kto to jest Brylant? To jest ten filmowiec hazardzista, który wisi panu w dużą bańkę, szefie. A ta dziewczyna to jest jedna z najbogatszych lasek w tym kraju. Brylant twierdzi, że jest zaręczony z tą księżniczką i po ślubie odda panu szmal. Najwyraźniej nie będzie miał z czego. Widzisz, to jest córka tego Mariano Italiano, co go stuknęli parę lat temu w zoo. Tak jest. Ale fortunę odziedziczyła po matce z bogatej, arystokratycznej rodziny. Teraz wszystkie interesy prowadzi ojczym. Wyjątkowy cwaniak. Grał kiedyś z Marianą w knajpie na grzebieniu. Po jego śmierci zakręcił się koło żony i położył łapę na kasie. No to zajmij się Brylantem. Znaczy co? Stuknąć go? Wtedy na pewno nie zapłaci. Co dać szansę chłopakowi? A może się jeszcze zejdą. Noemi! Wróć do mnie! Dominika, zrozum, że po tym, co się stało, chcę być sama. Nie jestem w nastroju, żeby występować na jakimś bankiecie. I nie obchodzi mnie, co Stefan obiecał gościom. Nie odrzucaj tej miłości! Kocham cię! Nikt. To w telewizji. Poczekaj chwilę. Dzień dobry. Jesteśmy z programu I'm Sorry. Proszę pani, czy pani wie, od kogo są te kwiaty? A jak się nie zejdą? To piszą, że ona ma siostrę. Ja się siostrą ożenię. Aha. Szefie,
Mogę wziąć do tej roboty brata? Przyjechał niedawno z Olsztynka, dorabia na bramce w Vanesie, ale on się nadaje do ambitniejszej pracy. No i ma. Macao i pomakale. Jak się, Krzysiu, Krzysiu? Niektórzy parę lat czekają, żeby móc robić u dzikiego. Nie słyszę. Powiedziałeś dziękuję? To jest to słowo, które tam mam roczesz pod nosem? Za godzinę muszę być w Vanesie. Nie chcę się spóźnić. Czy stanie na bramce w Vanesie to jest szczyt twoich ambicji? Obiecałem mamusi, że przypilnuję, żebyś wyszedł na ludzi. I dotrzymam słowa. Kiedy ja lubię tą robotę. Łysy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy. Oryginalną plakietkę? To rewelacja. Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi. A może załatwi ci używaną oponę do stara. Albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha. Co tak mrużysz oczy? Źle widzisz? Chyba sam źle widzisz. Czym wam mogę pomóc, chłopaki? Spuszczałem sobie w pierdolu. A, to dobre jest. Człowieku, złamałeś mi nos. Dziki nas przysyła. Podobno narzeczona cię rzuciła. Nakryła mnie z inną dupeczką, ale wybaczy mi. Wszystko w porządku. Pan ładny się zepsuł. Przynieś mi wacy czy coś. Powiedz Dzikiemu, że zbieram dla niego kasę. Dziki to nie jest Albańczyk, żebyś coś dla niego zbierał. Przyniesiesz pieniądze w zębach i grzecznie przeprosisz, że musiał czekać. Masz na to miesiąc. Miesiąc? Słuchaj, Dziki chce ci dać jeszcze jedną szansę. Hajtniesz się z jej siostrą. Co? Z Dominiką? Chyba was pogięło. Nie mogę się ożenić z takim Bazylem. Nie masz wyboru, Brelan. W Highlife'ie umieścili mnie na liście 5 najlepszych partii w Warszawie. Wiesz, co to oznacza? Że golisz nogi? Bardzo śmieszne. Jak mnie kumple z nią zobaczą, albo ktoś zrobi nam zdjęcie... A jak zobaczą twoje zbóki w 997? Na jakim świecie ty żyjesz? To jest konkurs piękności, tu chodzi o twój tyłek! I jeszcze jedno. Żeby przyszła narzeczona cię z kimś i nakryła, masz szlaban na wszystkie dupy do odwołania. Jaki szlaban? Ja mam aktualnie 4 narzeczonek. A! Żadnych panienek. Rozumiemy się? Tak. To dla twojego dobra. Szczęka, idziemy. Do widzenia. A ty kurwa kim jesteś? Ja jestem reżyserem kina akcji. Aha. Może być tam, Babs? Oła! A, boli! Ma boleć. 4 narzeczone. A ja, którą jestem? 3, 4? Tamte 4 nic dla mnie nie znaczą. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego, jak banda indywidualistów. Dlatego wyjaśnię wam zasady, które musicie przestrzegać w tym domu. Po pierwsze, primo, przyszliście tu do pracy, a nie na papierocha, pogaduchy i strojenie głupich min. Po drugie, primo, w tych kartonach są fajerwerki warte 30 000 dolarów USA. A w tym domu fajerwerki odpalam tylko ja! A po trzecie, primo, ultimo, nikt nie otwiera tych drzwi. Dlaczego? Bo tam jest zamknięty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Czy to jest kurwa jasne, żołnierz? Wróć. Czy to jest jasne? No. To dupeczki. Jazda roznosić drinki.
wam, koty, będę się kontaktował drogą radiową. Ty to jasne! Dzień dobry. Jestem Zawitka. Cię miałem mówię? Mili państwo, gdyby dwa lata temu ktoś powiedział wam, że mała, nikomu nieznana firma Polinwest wygra przetarg na wielkie rządowe zamówienie, popukalibyście się w czoło i powiedzieli, że tego nie da się zrobić. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. Nie udałoby mi się tego osiągnąć, gdyby nie przychylność senatora Stanisława Polaka, który zawsze gorąco i bezinteresownie popierał Polinwest. To przyjęcie jest także na jego cześć. Panie senatorze, Stanisławie, Staszku. Kiedy mówię Polska, mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boćki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie. Widzę bursztynowy świeżob, tańczący wśród fal burzanu. Co to, kurwa, jest świeżob? To tak sobie myślę, że biurokraci żrący swe hamburgery Brukseli zapomnieli, co ten kraj, ten lud może i biedny, ale dumny i waleczny zrobił dla Europy, dla całego świata. Dziękuję pani. Nie przypominam sobie, że mi ciebie tutaj zaprosiła. Twój ojciec mnie zaprosił. Grywamy razem w squasha. Cześć. Obiecałem gościom, że dla nich zaśpiewasz. Zaśpiewam, bo Dominika mnie o to prosiła. Jak ty mogłeś z nią wytrzymać? Nowo bogaci. Oni wszystko musi być największe. Dom, limuzyna, nawet świnia na ruście. Młody, przypilnuj kuchni. My z panem Ludkiem i z panem Jerzykiem idziemy wymieniać złote klamki. No dobrze, ale nie wiem, co mam robić. Skontaktuje się z tobą człowiek małpa z ochrony. Dlaczego taka fajna dziewczyna stoi na przyjęciu sama? Która? Miałem na myśli ciebie. Zawsze tu stoję na przyjęciach. Co robisz jutro wieczorem? Mam wizytę u psychoanalityka. A pojutrze? Też. Aha. A jest jakiś dzień, kiedy nie jesteś u psychoanalityka? Środa. No, to może w środę pójdziemy do kina albo do jakiejś knajpki. Przepraszam. No te.
Zajęte! Słyszę, bo jakiś debil się drze przez megafon. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A. Przestań się martwić, masz mnie. Na fotografii zawsze możesz popatrzeć, zanim sprawa się zatrze. Jesteś miły, zaradny jesteś, prawie że ładny, a jednak uwierz proszę, że szczęście rozstania rozsadza mnie, więc żegnaj, żegnaj kotku. Za pięć trafień w totolotku trudno by cię uznać, lecz za krótki przebłysk słonka, coś w rodzaju półtrafionka, ale to już całkiem inna. Nie przyszedłeś tutaj na koncert. Do kuchni! Najświnko, moja przyjemność i krzynko, przez krótkiego rozdziału cześć. Za to, gdy się z tobą rozstać, to ze szczęścia bzika dostać. Nie ma dla mnie chyba żadnych większych szczęść. Nie ma żadnych większych szczęść. Żegnaj, Pysiu. Żegnaj, świnko, żegnaj, misiu, żegnaj, krzynko, żegnaj, kotku, pa, pa, pa. A teraz zapraszam Państwa na wspaniałego pieczonego świniaka z nadzieniem po staropolsku. Staszku, to specjalnie dla Ciebie. Skosztuj i rozpocznij ucztę. No i jak, Staszku? Co to jest? Dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec, taka świnia z Afryki. Ty sam, kurwa, jesteś guziec. To on, szefie! Stało się coś? Rambo! Bierz go! Coś się stało? Znudziły mnie te banalne rozmowy. Ja też nie przepadam za takimi bankietami. Rozumiem cię. Ale jak płacą, to trzeba śpiewać, co? Wiesz co? Co dobra jesteś na śpiewanie do kotleta. Masz świetny głos, powinnaś robić własną muzykę.
Ścigają mnie ludzie tego faceta, takiego łysego, siwego właściciela tego domu. Nie wiesz, jak się stąd wydostać? Poczekaj na mnie na parkingu. O, tu jesteś, kolego. Schowaj się, idą. Nie mogę, zaczepiłem się. Zgubiłam soczewkę. Nie, poradzę sobie. Dzięki, Kuba. Noemi. Fajny wóz. Twój? Należy do zespołu. Jeździmy nim śpiewać do kotleta. Dobrze wam płacą, czy też wykręcacie złote klamki? Nie, nic. Głośno myślę. Jestem początkującym kelnerem. Jesteś kelnerem? No, niestety nie jestem księciem z bajki, ani synem króla nafty. Nie jestem nawet dziennikarzem TVN-u. Pomogłaś zwykłemu kolesiowi, który pracował na zlewozmywaku. Rozczarowana? Źle mnie zrozumiałeś. Pomogłam ci, bo wydałeś mi się sympatyczny. A to, czy jesteś kelnerem, kominiarzem, czy kimkolwiek innym, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Co znaczy nie możecie? W moim słowniku nie ma takich słów. Nie mogę, nie umiem, mam problem. Za co wam płacę? Złapiemy go, szefie. Ty, co ty masz w uchu? Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Ale ze swoim mózgiem chyba nie. Wypierdalać. Bo... Nie daj wyprowadzić się z równowagi. Pamiętaj, że każda klęska jest nawozem sukcesu. Nie pozwól, żeby zawładnęły tobą drobiazgi. Kurwa mać! Ale dzisiaj jasna noc. Ona jest niesamowita. Śliczna. Świetnie się z nią gada. I nosi piękne koronkowe majtki. Ty? Mówiłeś, że cię tylko odwiozła do domu. Raz, dwa, trzy, cztery. On jest zupełnie z innej bajki. Chce się umówić ze mną, a nie znaną piosenkarką albo milionerką. Podstawowo! Skąd wiesz? Myśli, że śpiewam na bankietach do kotleta. Śpiewa na bankietach? No, to na pewno jest łatwa. Może tylko udaję. Chcecie podejść? Nie, poznałabym. A co robi? Jest kelnerem. Co? Kelnerzy to najgorszy typ facetów. Nielojalni, nieuczciwi. Interesują ich wyłącznie szybkie numerki. W domu piją piwo i oglądają Eurosport 24 godziny na dobę. A w miłości nie wydają ci reszty. Zobaczysz, że na randkę zabierze cię do klubu Vanessa, bo ma z pracy darmowe zaproszenia. Zaproszenia do Vanessy. Za trzy dyszki będą twoje. To jest najlepsze miejsce, żeby ją poderwać. Zastanów się. On jest na pewno biedny. Bez perspektyw. Nie będzie pasował do twojego świata. Będziesz czuła w jego towarzystwie jak w zaciastym kapeluszu. Mam dosyć dupków ze środowiska. Znałam kiedyś jednego kelnera. Jeszcze teraz, jak sobie go przypomnę, to normalnie... Czuję głód emocjonalnego związku. Fajnie jest być z kim można sensownie pogadać, kogo można przytulić, ugotować tej osobie kolację. Człowieku, masz mnie, ja zawsze chętnie opierdolę coś na ciepło. Chyba mógłbym się w niej zakochać. Pewnie dziwisz się, dlaczego wybrałem takie małe kino pod Warszawą, a nie multiplex Dolby Stereo. Ale dla mnie takie zaciszne kina mają magiczny, niepowtarzalny klimat. Siemasz, brylant. O, cześć, Max. Co tu robisz?
No wiesz, to jedyne kino, którego nie zna moja narzeczona. Więc wpadam tu z różnymi laskami. Proszę państwa na salę, zaraz zaczynamy seans. Kup sobie popcorn i jakieś wafelki. Kto to jest? A wiesz, działam teraz w takiej fundacji charytatywnej. Pomagamy ułomnym osobom jakoś wchodzić w życie. Zabieramy takich ludzi do kina, na wycieczki. To taka moda, która przyszła z zachodu. No takie słodkie. A jak sobie załatwić taką jarzynę? Wiecie, są też niedogodności. Nasi podopieczni dostają często ataku padaczki, ślinotoku. No. Nic się nie martw. Jesteśmy z tobą. A, słuchajcie. Może skoczymy po kinie do jakiegoś klubu? We czwórkę? Posłuchaj, tak sobie przypomniałem. Właśnie ja już widziałem ten film. Może skoczymy prosto do domu. Prawda, kotku? Cześć. Proszę państwa, zaczynamy. Idziemy. Mam się z nim spotkać, jestem przerażona. Wypijam 3 piwa i setkę na odwagę, ale to nic nie pomaga. Głos mi więźnie w gardle. Nie mogę wydobyć z siebie słowa, kręci mi się w głowie. Bo widzi pan, ja nigdy nie miałam chłopaka. Oni zawsze latali za moją siostrą. Co ja mam robić? Jak pan sądzi? Co? Jak pan sądzi? Bardzo trafne pytanie. Czy śnią ci się czasami pożary? Nie. To nie ma się czym przejmować. Jesteś młoda, ładna, atrakcyjna. Tak pan myśli? Podobasz się mężczyznom. Oblepiają cię wzrokiem, kiedy idziesz ulicą w tych swoich krótkich, prowokujących spódniczkach. Całują po szyi, proszą do tańca. Szeptą do ucha sprośne rzeczy. I odchodzi z innym. Beata, ty sługo! Mam na imię Dominika. Ale mam butelkę whisky w lodówce. Ja nie mogę ciągle wracać od pana pijana. Pożyczyłem od kumpla. Normalnie jeżdżę Volvo, ale akurat jest na przeglądzie. Podnoszę idiotyczne wrażenie, że wszyscy się nam przyglądają. Mam coś na plecach? W ogóle nie zwracasz na mnie uwagi, nie podobam ci się? Mam ważniejsze sprawy. W tych butach nie wejdziesz. Dlaczego? W sportowym obuwie nie wpuszczamy. Nie ma wjazdu dla dresiarzy. Człowieku, widzisz tu gdzieś jakiegoś dresiarza? Ja wszystko widzę. Dotarło? Chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Tak, tak, proszę pana. To straszne nieporozumienie. Proszę tylko nie robić mi krzywdy i bawić się w klubie do białego rana. No. Przesuń się stąd, bo coś ci się stanie. Nie widzisz przecież. Zamknij się, ja wszystko widzę. Spadaj stąd, koleś. Chodźmy stąd. Grzecznie, fajfusie. Do mnie fikasz? Żeś... Łysy, dawaj kija! Przepraszam cię, nie tak miał wyglądać ten wieczór. Aż nie jest świetnie. Bardzo ekscytująca randka. Spoko. Ja to załatwię.
Dobry wieczór. Można prosić o autograf? Dla kogo? Dla córki Angeliki. Dla mnie też proszę, Piotr. I od pana też. Na wszelki wypadek. Wykołowała cię, człowieku. Nic gorszego niż się wiązać z gwiazdą estrady. W showbiznesie nie ma miejsca na miłosne uniesienia. Mimo to spróbuję. A skąd ty tyle tego masz? Pracowałem w rozlewni jogurtów. Jak mnie wywalili, to powiedzieli, żebym sobie je zabrał. Ty po prostu byłeś za dobry do tej roboty. To nie to. Waliłem gruchę do głównego zbiornika. Co? Mój jest chyba w porządku. Gdybyś od początku wiedział, co robię, zachowywałbyś się wobec mnie zupełnie inaczej. Przede wszystkim nie robiłbym z siebie pajaca. Nie chciałam, żebyś oceniał mnie za to, kim jestem, ale jaka jestem. Wielu facetów chciało być ze mną tylko po to, żeby zaistnieć w rubryce towarzyskiej. Rozumiem. A swoją drogą, to jak tyś się uchował? Naprawdę nie widziałeś żadnego mojego klipu? Ostatnio byłem trochę zajęty. Nie wiedziałam, że praca kelnera jest tak absorbująca. Nie jestem kelnerem. Zastępowałem kumpla. To czym się zajmujesz? Rysuję komiksy. Naprawdę? O czym? Powiedzmy, że chwilowo przeżywam kryzys twórczy. To zupełnie tak jak ja. Spiniemy interes. Zdzisiu środki niech przygotuje i opracujemy program i zaczynam działać. Wiesz, ostatnio sporo myślałam o tym, że się spotkaliśmy. Ja też. Lubię cię, bo jesteś sobą. Niczego nie udajesz. Dobrze się czuję w twoim towarzystwie. Sama jestem tym zaskoczona. Nie wiem jednak, czy chciałabym się angażować uczuciowo. Jestem świeżo po nieudanym związku. Zupełnej pomyłce. Dlatego proponuję, żebyśmy zostali przyjaciółmi. Wiele osób nie wierzy w przyjaźń pomiędzy mężczyzną i kobietą. Zresztą tak naprawdę ja też w nią nie wierzę. Więc jeśli chcesz mnie pocałować, to nie powstrzymuj się. Aha. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszam cię na obiad, siadaj. Już jadłem, postoję. Dziwisz się, że jadę w takim miejscu? To pańska sprawa. Chcę, żebyś wiedział, że nie mam do ciebie pretensji o tego dzika. Daruję ci również, że mój przyjaciel, senator Polak, nadal leży w szpitalu. Nie chciałem, żeby tak wyszło, przykro mi. Wiesz, kiedy jeszcze nie byłem bogatym biznesmenem, często jadałem w takich lokalach. Polecam kotlet szefa kuchni. Nie zaprosiłem cię tutaj, aby ci udzielić dobrej rady. Chodzi o Noemi. To ładna dziewczyna, efektowna, może się podobać. Ale ma bardzo zły charakter. Spotyka się z tobą, żeby zrobić mi na złość. Jaki kaprys. Jesteś jej nową zabawką. Ale nie jesteś dla niej za krótki. Nie masz nawyku sukcesu. Należysz do ludzi, którzy całe życie spędzają na wyspie fantazji, nazywanej pewnego dnia będę. Błąd. Ty nigdy nie będziesz. Nie masz jaj. Nie będziesz się z nią spotykał, rozumiem cię? Ładnie pan mówił o tym nawyku sukcesu. Dużo czytam. Zapamiętuję. Taka złota myśl. Z podręcznika dla akwizytorów. Myślisz, że jesteś taki bystry, że wpasujesz się w salony? Nic z tego. Przerabiałem już większych kozaków od ciebie, a ty jesteś kundlem, a miejsce kundla jest w bucie. Jeżeli będziesz się pchał tam, gdzie nie powinieneś, ktoś przetrąci ci łapę albo cię uśpi. Na tych salonach się pan tak wyrobił?
Zapamiętaj, że na każdego zwycięzcę przypada jeden przegrany. A ja zawsze wygrywam. Do widzenia. Siema, Kuba! Po co leżysz na podłodze? Nieważne. Słuchaj, Siwy, dodajesz coś od siebie do tego sosu? Wiesz, co mam na myśli? Nie. Szkoda. Ale czasem lejemy z kumplem do frytek. To jest postać gangstera twardziela, który chce się zemścić na kilku wyjątkowo niesympatycznych facetach, którzy go wydymali. Ale jak to? Wydymali? No, go oszukali. Okay. I on dorywa jednego z tych gangsterów, bierze do niego z pistoletu. Będę miał pistolet? Nie, własny. I mówi. No i mówi to, co się zwykle w takich sytuacjach mówi. To znaczy co? No, po gangstersku. No, jak pan czuje? Okej. Okay. Ja go nie lubię. Kogo? No tego gangstera. Nie, to znaczy tak, to znaczy nie. Okej. To już. Pistolet. Hej! Słuchaj, kolego! Nie zmuszaj mnie, żebym ci nie pokazał, gdzie pieprzy gdzie raki zimują. Okej? Okay? Jak? Okej, okay, zadzwonimy do pana. A ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. Mamy jeszcze kogoś? Nie, ten był ostatni. Żeby w kraju bezprawia nie można było znaleźć jednego gangstera. Dlaczego mi to robisz? Specjalnie się tak ubierasz, żeby mnie wykończyć. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Chodźmy do ciebie, kupiłem francuskiego szampana. Błagam cię, zrozum mnie. Przechowywanie materiału genetycznego grozi niebezpieczną chorobą jąder i zatorem w mosznie. Wiesz co? No. Kup sobie lalkę w seks-shopie. Zrobimy sobie tutaj piknik. Jak masz na imię? Dolores. A ja Dolores. Jestem królem warszawskich nastolatek. A pieniądze? Trzeba płacić. Faszczu 50, a za seks? Nie martw się o drobiazgi, dziecinko. Francuski, najlepszy. Ah!
złotych. Okej, Dolores. Tylko pamiętaj o majtkach. Sorry, Dolores. Jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić. Iha! A ty co taki zdenerwowany? Nie, nic. Ta jej koleżanka podobno świetna. I nie ma partnera. O! Partnera do tańca. Idę do toalety. Ja pójdę na chwilę do tego, no. Co z nimi? Nie mam pojęcia. Zatańczymy? Wczoraj zniknąłeś tak nagle. Miałem niezaplanowane spotkanie z twoim ojcem. Ojczymem. Chyba niezbyt mnie lubi. To akurat dobrze o tobie świadczy. Miałam nadzieję, że już nigdy nie będę musiała cię oglądać. Aha, czyli to jest wszystko moja wina, tak? To może ja wtedy w Sopocie wsiadłem do fury jakiegoś fagasa i odjechałem się nadal? A co miałam zrobić? Pić z tobą piwo i oglądać żużel w telewizji? Posłuchaj, co było, to było. W tej chwili mój najlepszy kumpel siedzi tam wpatrzony w twoją koleżankę jak gekon w muchę. I nie chcę mu tej randki zepsuć, więc wróćmy tam i udawajmy, że jest miło. To jego goryle ci to zrobili. Gnoje. Uderzyłem się o okap. Nie jesteś w dyskotece. Słuchaj, jeżeli na coś liczysz, to się przeliczysz. Spotkanie ciebie to najwspanialsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Uwielbiam cię. Wyjedźmy gdzieś razem. Mam dom nad zalewem. Jutro po nagraniu przyjadę po ciebie. Możesz mi to zdjąć? Nie dosięgnę. Słuchaj, Witku. Zaszło tutaj pewne duże nieporozumienie. Mhm. Też tak pomyślałem, jak mnie zaczęłaś rozbierać. Ty świnia! A teraz drugie. Co ty? Chcesz mnie, kurwa, oślepić? Chcę ci pomóc, człowieku, w górę patrz. Nie mogę, jak mi pchasz to badziewie do oka. Na to badziewie wydałem 3,5 stówy, ty. A! No. Ty! Co? Jaki ty brzydki jesteś! Cześć, Lala! Siadaj! Podwieziemy cię! Jak to sobie nie radzisz? Jestem przyzwyczajony, że laska sama rozkłada nogi, a ta dziewczyna jest chyba z drewna. Nie mogę jej rozpracować. Powiedziała, że cię nie chce? Od kiedy się poznaliśmy, powiedziała w sumie 3 zdania, a na początek jeszcze mnie obrzygała. Dziwne. Ona w ogóle jest jakaś dziwna. 6 razy w tygodniu chodzi do psychoanalityka. Nie uda mi się jej wyrwać. Lepiej od razu zawieźcie mnie do lasu i zakopcie. Nikt już nie jeździ do lasu. Las wyszedł z mody, za dużo wachy się spala. Potem trzeba schować łopatę, wykopać dół. Masa energii psów w dupę. Teraz robimy to inaczej. Jak inaczej? Rozejrzyj się, lwy, tygrysy, niedźwiedzie polarne. Nie, no chyba nie. Dobra, dobra.
Dobra, dobra. Mogę zagrać wabank, ale musicie mi w tym pomóc. Jesteś taka tajemnicza. Co ty właściwie do mnie czujesz? Ja? Kochasz mnie? Ciebie? Bawisz się moim uczuciem. Mogłabyś mieć każdego faceta w tym mieście, a tracisz czas z takim kimś jak ja. To nieprawda. Może różyczki dla dziewczyny, piękny kawalerze? Poproszę wszystkie. Ile za te różyczki, babciu? 500 zł. Stuwa za mało, piękny kawalerze. Wracaj na bazar, dobra kobieto. Są śliczne, dziękuję. Chciałbym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Słyszysz tę piosenkę? Od dzisiaj, zawsze. Nawet gdybym był na drugim końcu świata, ta piosenka będzie mi przypominać ciebie. To będzie nasza piosenka. A skąd wiedziałeś, że lubię Enrique? Nie wiedziałem. To musi być znak. Długo jeszcze mam grać tę konfekcję? No. Chcę ci dać coś jeszcze. Wyjdź za mnie. Kocham cię. To uczucie jest jak olśnienie, jak dotyk Boga. Przez cały czas byłaś blisko, a ja tego nie dostrzegałem. Spotykałem się nie z tą siostrą. Jeżeli mnie nie kochasz, to mi powiedz, po co się oszukiwać? Odkręcę gaz, nie zapuka nikt na czas. Nie rób tego, ja też cię kocham, ale nie mogę. Dlaczego? No bo zanim się za kogoś wyjdzie, to trzeba z nim chodzić minimum 3 miesiące. Przeczytałam o tym w Bravo Girl. Aha. Ustaliliście już datę ślubu? Wiesz, jakbyś potrzebowała świadka, to... O. Za miesiąc. Ślub odbędzie się za miesiąc. Brylant. Chyba nas nie oszukujesz. Nie, co wy. Sprawa załatwiona. A właściwie dlaczego to ja niosę tę śmierdzącą palmę? To nie jest palma, tylko dracena. Wszystko jedno. Wywalimy to świństwo i pojedziemy do ciebie. Najpierw pojedziemy do mnie, a potem ty sam wywalisz to świństwo. Jesteś pewien, że widziałeś ich razem? Tak. Rano pojechali nad zalew. W ogóle nie mają dla pana szacunku, szefie. No to zajmijcie się nim. Ale tak, żebym go więcej nie widział. O Boże. Mariano Italiano? To twój tato? Mhm. Dzięki niemu zaczęłam śpiewać. A jak się poznali twoi rodzice? Klasyczny mezalians. To tak samo jak z nami. Moja matka pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Kiedyś wybrała się z koleżankami do Ritmo. A teraz, przed państwem, goście z włoskiego Buda, którzy dosłownie przed chwilą przyjechali do nas swoją sportową Alfą Romeo, prosto z Portofino. Tu sei per me la più bella del mondo. È un amore profondo. Mi rega te. Tu sei per me una cara bambina, primavera divina, per mio cuore. Splende il tuo sorriso, sol dolce tuo bel viso. E gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amor. Tu sei per me la più bella del mondo. È un amore profondo. Mi reda te.
tu sei per me. Od tej pory każdą chwilę spędzali razem. Niestety, za tatą wlókł się jak cień człowiek grający na grzebieniu, czyli Stefan. Jak to się stało, że twoja mama za niego wyszła? Chyba ona sama tego nie wie. 4 lata temu znaleziono ciało taty w zoo, w fosie przy wybiegu dla lwów. Przepraszam, nie wiedziałem. Mama strasznie to przeżyła. Szukała w kimś oparcia. Ten właśnie moment wykorzystał Stefan. Gdybyś mógł go wtedy zobaczyć. Wcielenie dobroci i opiekuńczości. I co? Znudziło mu się. Nieważne. Zimno się zrobiło. Chodźmy do środka. A zabezpieczenie? Nie bierzesz pigułek? Egoista. Będę uważał. Za duże ryzyko. Ale już jestem w środku. To wyjdź. Ale ja nie chcę. Nie dyskutuj ze mną. Proszę cię, ja się mogę nabawić nerwicy. 800 metrów stąd jest stacja benzynowa. Weź rower. Wracaj prędko. Proszę pana, nic panu nie jest? Jest, jest. O, House Commando dzwoni. Halo? Brylant? Kochanie? Obudziłaś mnie. Wiesz, jechałam samochodem i stała się straszna rzecz. Ojejku, co się stało? Chyba przejechałam jakiegoś pana. O kurwa! Ała! Jesteś na komisariacie? Nie, przy jakimś polu, nikogo tu nie ma i on tak leży. Gdzie to jest dokładnie? Piłaś? Nie. Tylko pół butelki whisky u psychoanalityka. O kurwa. Podsłuchałam, że Stefan chce sprzątnąć tego chłopaka Noemi. Niezły kanał. Ten koleś nie żyje. O Boże. Co teraz będzie? Ja nie chcę iść do więzienia. Ja pozbędę się ciała. Jedź do domu. Ale tak, żeby już nikogo nie przejechać. Co się dzieje? A, to ty. Ja.
A ty kto? Ja? Potrzymaj chwilę. Wiesz co, jakoś się dziwnie czuję. Umierała w mieście, a tu na łonie przyrody odżyje. Przestań trzeć to oko. Uwiera mnie. Spróbuj się przyzwyczaić. Ty nie masz poczucia, że dzięki temu twoje życie stało się prostsze? Jakie prostsze, człowieku? Dookoła tyle się dzieje, że nie mogę skupić się na myśleniu. Słuchaj, od myślenia to ja jestem. Mówmy się tak. Jak się nauczysz śpiewać jak Stevie Wonder, to będziesz mógł wyrzucić te szkła do śmieci i na życie zarabiać śpiewem. Ale póki robisz dla mnie, to musisz nosić te pierdolone soczewki. Rozumiemy się? No i co? Brylant ożeni się z siostrą tej panienki i zwróci panu szmalsze się. Wystraszyliście go trochę. Wzięliśmy go na spacer do zoo. Kurwa, do kina go jeszcze weźcie i popcorn mu kupcie. Nie dał pan mi dokończyć, szefie. Przy wybiegu dla niedźwiedzi, szczęka złapał brylanta za marynarkę i chciał go wrzucić do środka. Facet zupełnie wymiękł. Podoba mnie się to. Ty, niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy iść na kręgle albo sushi, to zamiast tego wrzucimy brylanta do Lwów na szybko. To fajny numer jest. No ale brylant niedługo się żeni. Tak się jak człowiek trzeba kogoś znaleźć. Nie mogę całe życie pierdalać sushi. Co? Sushi. Takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego. Co? Żartowałem. Pan doktor to tak zawsze. Jest pan w szpitalu. Dwa dni temu w nocy jakiś człowiek pana przywiózł. Co mi jest? Nic poważnego. Jest pan trochę poobijany. Długo pan spał. A ile czasu tutaj będę? Aż zwolni się miejsce w kostnicy. Panie doktorze. Potrzymamy pana na obserwacji 2-3 dni. Kurwa, po co ja ci pomagałem? Co my teraz zrobimy? Może zadzwonimy na policję? Chyba zwariowałaś. Przecież o to właśnie chodzi, żeby policja się nie dowiedziała. Musisz zapłacić. Inaczej pójdziesz do więzienia. Ale skąd my weźmiemy tyle pieniędzy? Jacy my? Przecież napisał tu wyraźnie, że to ty masz zapłacić.
Wiesz co, kochanie? A może weźmiesz pieniądze z tego konta, które założyła ci matka? Aha. Nie mogę żyć ze świadomością, że zabiłam człowieka. A tym bardziej chłopaka mojej siostry. To straszne. A teraz jeszcze ten szantażysta chce mi zabrać wszystkie pieniądze. Ja zupełnie nie wiem, co ja mam robić. Myśli pan, że powinna mu zapłacić te 250 tysięcy dolarów? Co? Ile? Tak, tak, oczy... Nie, nie! Przepraszam, ale po jakim kursie? To straszne, kotku, że twoje wszystkie pieniądze, za które mogliśmy kupić nasze mieszkanko, urządzić je, wyposażyć pokoik dziecięcy, że te pieniądze musimy oddać jakiemuś podłemu szantażyście. Nie martw się, kochanie. Robię to dla nas. Wiesz co? Ja też chcę zrobić coś dla ciebie. Sam zawiozę te pieniądze. Nie chcę cię narażać. Co on kombinuje? Tu Witek. Słuchaj, Kuba, jedziemy z Kaśką na tydzień do Sopotu. No, to nara. Co się z tobą dzieje? Kuba, muszę wiedzieć, czy coś ci się nie stało. Bo chyba nie obraziłeś się na mnie, że wysłałam cię na stację. Proszę, zadzwoń. Dominika? Jestem na miejscu. Na razie nikogo nie widzę. Ale poczekaj. Chyba ktoś idzie. Nie widzę wyraźnie. Dwóch facetów. O cholera. Coś nie gra. Jeden z nich ma nóż. O kurwa! Człowieku! Zwariowałeś? Weź pieniądze, ale nie rób tego! O Boże! Brawo, 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 wspaniałe przedstawienie. Zawsze doceniałem twoją inwencję, ale to mi naprawdę zaimponowało. A skąd pan wiedział? Dominika zamiast mózgu ma tik-taka. Wystarczy na nią spojrzeć, żeby zorientować się, że coś nie tak. Ja jej oddam te pieniądze. Nie, nie jej, mnie. Coś jeszcze? Co pan ze mną zrobi? Zajmuję się robieniem filmów. Wierzę, że docenisz moją kreatywność. Moi chłopcy już wszystko przygotowali. Nie zrobi pan tego. To się kurwa chyba zdziwisz. Chciałem się podział. Skąd mam wiedzieć? Nie jestem jasnowidzem. No to wiem. Jest. Opowiadałem ci o romansie mojej żony? Nie. Jakiś rok temu kręcił się koło niej taki przylizany frajerzyna. Literat czy coś. Gołodopiec w każdym razie. To żadna konkurencja dla pana szefie. No, nie zupełnie. Moja żona zawsze miała skłonności romantyczne. Oszalała na punkcie tego człowieka. Zabrała go na wakacje do jakiegoś afrykańskiego kraju. Nazwy nie pamiętam, a zresztą tam ciągle powstają jakieś nowe kraje. I wyobraź sobie, już pierwszego dnia pobytu spotkała ich niemiła przygoda. W hotelu ktoś włamał się do ich pokoju i ukradł im wszystkie rzeczy. Oprócz szczoteczek do zębów i aparatu fotograficznego. Aparatu nie zabrali? No nie zabrali. Ale zakochana para nie widziała w tym nic dziwnego. Moja żona miała karty kredytowe, więc kupili nowe ubrania. Miło spędzali czas. Jeździli na safari. Robili zdjęcia o zachodzie słońca. Patrzyli na siebie zakochanym wzrokiem.
Postanowili, że po powrocie do Polski zamieszkają razem. Moja żona wystąpi o rozwód i potem się pobiorą. Wrócili opaleni, szczęśliwi i jeszcze bardziej zakochani. Dopiero po jakimś czasie moja żona przypomniała sobie, że nie wywołała filmu z tej bajkowej wycieczki. Okazało się, że jest tam kilka zdjęć, które nie oni robili, tylko trzej miejscowi murzyni, którzy włamali się do nich pierwszego dnia. Na tych zdjęciach ci murzyni wsadzali sobie ich szczoteczki do zębów w dupę. A oni potem przez cały miesiąc tymi szczoteczkami myli zęby. Niestety ich miłość nie przetrwała tej próby. Moja żona nadal kochała tego człowieka, ale nie mogła się przemóc, żeby go pocałować. Cały czas miała przed oczami tych trzech murzynów z jego szczoteczką do zębów w dupie. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? Dobry. Dobry. Ładne wdzianko. Dziękuję. Co pana do nas prowadza? Zobaczyłem samochód, pomyślałem, pogadam z brylantem, chodzimy razem na ryby. Nie, nie, nie ma brylanta. Można powiedzieć, że poszedł po robaki. Coś jeszcze? A może zaczekam. Też lubię zimne piwko. Zaczekaj na swojej działce, dobrze? A, tak, tak, to przepraszam. No to mam zięciów w komplecie. To co, odkopujemy brylanta? Dajmy mu jeszcze 20 minut. Idę się oddać. Znacie jeszcze jakieś śmieszne historie? To się razem pośmiejemy. Nie pamiętam. Wyskakiwaj z kasy. Raz, dwa. I kluczyki od samochodu. Marek, ja ci tam kiedyś wisiałem jakieś 400, to ja bym ci oddał teraz, co? Nie cwaniakuj. W tył zwrot i spadła. Już! Szefie, jesteśmy w lesie. Dobra, dobra, przejeżdżajcie. Jest u mnie Krzysiek Jerzyna ze Szczecina. Muszę mu pokazać ten numer w zoo. Ale nie ma tu brylanta. Nie jest leśniczym, to go w lesie nie ma. We firmie pewnie jest. No i co, Krzysiu? Zrobiłeś ten przelew? Naturalnie. Dzień dobry panu. O co chodzi? Czy korzystał pan niedawno z usług jednej z dziewczyn? Stoją tu niedaleko.
Może pan mówić jaśniej? Jedna z dziewczyn twierdzi, że pana obsługiwała i zapomniał pan zapłacić. Chodzi o szmal? Ile? 50, 100? Śpieszę się. Nie. Usługa jest gratis, od firmy. Sądziłem po prostu, że nie był pan z niej zadowolony i dlatego nie uregulował rachunku. Jeżeli to panu i tej dziewczynie pomoże, to umówmy się, że byłem bardzo zadowolony. A jak ciągnęła mi druta, to byłem w niebo wzięty. Okej? Okej. To teraz pociągniesz druta mojemu kumplowi. Dzień dobry. Dominisiu! Kochani, kiedy czytacie ten list, jestem już daleko stąd. Przeze mnie zginęło dwóch niewinnych ludzi. Najpierw przejechałam chłopaka Noemi samochodem, a potem szantażyści zabili Brylanta, bo nie powiedziałam mu, że pieniądze na okup wyciąłam z gazety. Mój psychoanalityk mi tak doradził i bardzo żałuję, że go posłuchałam. Dlatego jedynym rozwiązaniem dla mnie jest samobójstwo. Wszystko dokładnie zaplanowałam. Żegnajcie, kochani. Kocham was bardzo. Wasza Dominika. Po niego, szczęka. Pójdę z nim na wszelki wypadek. Co stanie? Brylant to nie Al Capone, żeby we dwóch po niego chodzić. Nie, Krzysiu? Drugie drzwi na lewo! Czyhają, lecz nie dostaną nigdy mnie, o nie. Widzisz? Lodowiec. Szczęka. Dobrze mu się przyjrzałeś? Nie pomyliłeś się? Czemu się miał pomylić? Pędzasz chłopaka w kompleksy. Gardło pana boli, szefie? Nie twój zasrany interes. Jakby co? Mam panadol. Na to, co mi dolega, panadol nie pomoże, więc zamknij, kurwa, ryj! Co zrobiłeś Kubie? Możesz nie krzyczeć? Kuba zniknął. Nie odbiera telefonów. Co mu zrobiłeś? Uspokój ją. Panika się przymknie, dobrze? Spieprzaj, małpo ludzie. Gdzie on jest? Uspokój się, suko, bo zrobimy z tobą to samo, co z twoim ojcem. Przepraszam, szefie, wymsknęło mi się. Co za idiota. Nigdy cię nie lubiłem. Nie okazywałeś mi szacunku. W twoich oczach widziałem tylko pogardę. A to boli. Jak drzazga w fiucie. Mnie nie można olewać i traktować jak powietrze. Jestem na to bardzo wyczulony. Niestety twój tatuś także o tym zapomniał. Błąd. Jestem pamiętliwy i nigdy nie wybaczam. Chcesz na koniec powiedzieć mi coś miłego? Wrzućcie ją. Co jest? Co tu robi nasze auto? No właśnie mówiłem panu. To jest ten sąsiad Brylanta, szefie. Da, 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 da.
Panowie, mamy tutaj sprawę, która was nie dotyczy, więc nie wchodźmy sobie w drogę. Nikt nikomu nie będzie wchodził w drogę, byliście pierwsi. Wyrzućcie, co tam macie, a ty przygotuj mnie brylanta. Szefie! Tu jest jeszcze jeden! Wypakuj! Będziemy mieli dla niedźwiedzia, nie Krzysiu? Kuba! Mm. Chętnie popatrzę, jak tę parkę wpieprzają lwy. Przepraszam bardzo. A czy pan śpiewa ten przebój? Kocham się, coś tam z miłości ma. Tak. W takim razie bardzo mi przykro, ale nie możecie jej wrzucić. Nie będziesz mi mówił, co mogę, czego nie mogę zrobić. To się wymienimy. Dostaniecie z nią chłopaka. Ale to jest mój chłopak. Kochasz go? Tak. No to ja już nie wiem, co mam robić. Przepraszam, że się wtrącam, ale może by tak zamiast nas, młodych, zakochanych, jego wrzucić? On i tak tylko pokrzykuje, nikogo nie lubi i w dodatku wydaje mu się, że jest najmądrzejszy. I robił sobie dzisiaj ze mnie jaja w lesie. Zaraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach popierdoliło! Rzeczywiście jakiś pan nerwowy. I nie potrafi pan postępować z ludźmi. Synku, przeczytałem 1500 książek, jak postępować z ludźmi. Kiedy ty dłubałeś w nosie i zjadałeś swoje gile, skakałem jak żabka po głowach takich jak ty frajerów na sam szczyt. Jestem skazany na sukces. A ty, śmieciu? W moim życiu przeczytałem 2 książki. Doprawdy? Co to było? Poczytaj mi, mamo? Jedna z nich to Ojciec Chrzestny. Gdybyś ją przeczytał, to wiedziałbyś, że pieniądze to nie wszystko, że nie zdradza się przyjaciół i nie dmuchaj grzon. Ale niestety, ty zapchałeś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach i teraz na siłę próbujesz zainteresować tym innych. Nie, Krzysiu? Dosyć tego. Zajmijcie się nim. Nie tak szybko, panie żabka. Kręcicie się trochę po mieście? Robiłem kiedyś u Czarnego. Tak? No. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni. Zaraz, chwila, moment. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego, to nie my. No, to możecie wracać. Do domu. No. A! I weź auto pana żabki. Jemu już nie będzie potrzebne. Nie, Krzysiu? Dzięki, nie trzeba. Rozwiniecie mi brylanta. Kurde, autograf mogłem od niej wziąć, nie, Krzysiu? Co no? Przepraszam, a kim pan jest? Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. O, to zobaczy pan niezłą akcję. Brylant? Niestety serce pawiana zostało odrzucone przez jej organizm.
Panie doktorze, siostra ma się dobrze. Ale jak ona mogła to przeżyć? Kula trafiła w kamień u szyi i drobne odłamki poharatały jej trochę rękę. Ona wypiła truciznę. No tak. Ale potem zachłysnęła się wodą i wszystko zwróciła. Przywrócenie akcji serca już było tylko czystą formalnością. I tak kończy się ta smętna historia. To było naprawdę dużo wrażeń jak na jedno krótkie lato. Dlatego Noemi i matka wyjechały z miasta trochę odpocząć. Nalegały, żebym pojechał z nimi, ale uważałem, że powinny pobyć jakiś czas same, żeby poradzić sobie z tym, co zaszło w ich rodzinie. Jest w stanie śpiączki pourazowej. Nie wiemy, czy z tego wyjdzie. Ten goryl, z którym przebywał, był przez długi czas osamotniony. To musiał być dla pani męża głęboki szok. Dominika również przeżyła szok pourazowy. Jednak w jej wypadku efekty były nieco zaskakujące. Stała się pewna siebie, zdecydowana. Rok później zaczęła studiować marketing i po jakimś czasie przejęła interesy Polinwestu. Dziękuję bardzo, panie prezes. Natomiast film pod tytułem Obietnica szybkiej śmierci w Dolinie Węży miał spore powodzenie w kinach. Krytycy chwalili reżysera za realizm i odkrycie kilku nowych twarzy. Kuba, dobrze, że jesteś. Ktoś tam czeka na ciebie. A tak właściwie to po co przyszedłeś? A wiesz, bo... ja wtedy ją kupiłem. Więc może moglibyśmy... Schwarzenegger w filmie Uciekinier. Jutro o 20:00 surowi rodzice. Tym razem do porządku trzeba przywołać niezwykle agresywny duet chłopaka i dziewczyny. Tych dzieciaków boją się nawet ich rodzice. A o 21:00 prawo Agaty.